Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Książka w Teatrze. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o książce niezwykłej, poświęconej niezwykłemu artyście i niezwykłemu wielkiemu człowiekowi, panu Gustawowi Holoubkowi. Książka nosi tytuł Gustaw, opowieść o Holoubku. Gościmy dzisiaj jej autorkę, panią Zofię Turowską, ale zanim przedstawię gości, sama się jeszcze przedstawię. Ja się nazywam Anna Hausner, jestem kierowniczką Biblioteki Instytutu Teatralnego i opiekuję się cyklem Książka w Teatrze, a dzisiaj mam tę niewątpliwą przyjemność i zaszczyt poprowadzić nasze spotkanie. I tak jak mówiłam, witam naszych wspaniałych gości, panią Zofię Turowską, autorkę książki, biografistkę, opowiadaczkę, autorkę wielu wspaniałych biografii, między innymi Agnieszki Osieckiej, Beaty Tyszkiewicz, Janusza Majewskiego, Zofii Nasierowskiej, ale również autorki książek poświęconych łódzkiej filmówce, Stoczni Gdańskiej. A także współautorki książki, którą napisała pani Magdalena Zawadzka, Gustaw i ja. I nasz drugi gość, pani Magdalena Zawadzka, gość specjalny, wspaniała aktorka teatralna, filmowa i oczywiście prywatnie przez wiele lat żona pana Gustawa Holoubka, osoba mu najbliższa, a teraz również strażniczka pamięci po panu Gustawie. To przerażająco brzmi, strażniczka pamięci. Ja po prostu pamiętam, ale żadną strażą nie chcę być. To może opiekunka? Nie, pamiętająca. Pamiętająca. Dbająca o pamięć. Tak, z miłością, z uczuciem, tak, z oddaniem. Tak wolę. Dziękuję. I trzecią naszą gościnią jest wydawczyni tej książki, pani Hanna Grudzińska, szefowa wydawnictwa Marginesy, bez której tej publikacji by nie było. Nie tylko tej. Oczywiście, ale do tego wrócimy w dalszej rozmowie. No więc pierwsze pytanie może skieruję właśnie do pani Anny, do pani Hanny, a chciałabym też, żeby panie się włączyły do tego. Pierwsze pytanie moje jest takie, bo kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy i też oglądałam poprzednie rozmowy, tam często pojawiało się takie stwierdzenie, że ta książka powstała przez spisek trzech kobiet. Natomiast rozumiem, że ta decyzja i ten pomysł wyszedł przede wszystkim od pani jako wydawczyni, że ktoś musiał powiedzieć to pierwsze słowo i potem zachęcić panią Zofię Turowską do zajęcia się tym tematem. I skąd ten pomysł, skąd ta decyzja, że właśnie teraz, przypomnijmy, że książka powstawała prawie 3 lata, więc to był już jakiś czas temu, że to jest ten moment właśnie na to, żeby powstała kolejna biografia Gustawa Holoubka i żeby przypomnieć Gustawa Holoubka światu raz jeszcze. Tak. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo wydawca rzadko uczestniczy w spotkaniach autorskich. Z reguły gościmy naszych autorów, bohaterów, osoby, które współpracują przy książce. A wydawca jest osobą trochę taką techniczną, więc nie ma powodu, żeby gościł. Tym bardziej jest mi bardzo miło, że zostałam tutaj do pań zaproszona. I rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że to jest trochę spisek trzech kobiet. Ale zanim o tym opowiem, to od razu opowiem o sytuacji, która powoduje, że my tutaj też jesteśmy. Zarówno Magdalena Zawadzka, jak i Zofia Turowska to są moje mentorki i to są, wiem, że Magda się obruszy i powie, że nie chce być mentorką, bo to brzmi źle, ale tak jest i jestem osobą dosyć niepokorną, chodzę własnymi drogami i no, to jest taka smutna konstatacja, że rzadko kogo słucham, a
Tych pań dwóch słucham zawsze i liczę się bardzo z tym, co mówią. Pytam je o zdanie i uważam, że one też w znacznej mierze wpłynęły na to, co robię dzisiaj i na to, że jestem w wydawnictwie Marginesy i że no, mogę wydawać książki. To jest też dzięki tej przyjaźni, dzięki ich słowom wsparcia wielokrotnie przez te wszystkie lata. To się udaje. Zanim doszło do powstania książki o Holubku, to przede wszystkim był początek, czyli pierwsza książka Marginesów i wydanie książki pana Gustawa Wspomnienia z niepamięci. Muszę tu opowiedzieć historię, która temu towarzyszyła i która wpłynęła na to wszystko, co się dalej zdarzyło. Czyli historię o tym, jak pewnego dnia, kiedy już okazało się, że mogę publikować książki we własnym wydawnictwie, no okazało się, że to nie jest takie proste. Trzeba mieć dobry tytuł, który wprowadzi, który zostanie wprowadzony na rynek i będzie gwarantował sukces wydawniczy. Taką książką te 12-13 lat temu wydawało mi się, słusznie zresztą, były Wspomnienia z niepamięci Gustawa Holubka. Byłam wtedy wydawcą początkującym, wydawcą, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z wydawaniem książek i z własnym wydawnictwem, a umożliwiła mi to właśnie Magdalena Zawadzka, która krótko bardzo po odejściu pana Gustawa zgodziła się, abym mogła Wspomnienia z niepamięci opublikować w wydawnictwie, które właściwie nie istniało. To był krótki czas po śmierci pana Gustawa i to jest z reguły taki czas, gdzie wydawcy przypominają sobie o książkach bohaterów, których powinni wydawać też książki. Wtedy do pani Magdaleny zgłosiło się mnóstwo, wielu wydawców, którzy chcieli publikować te wspomnienia, bo była to jedyna właściwie książka pana Gustawa Holoubka. Ona była książką jedyną biograficzną i nie było wtedy na rynku innych książek biograficznych ani niczego, ani ten świat nie wyglądał tak jak teraz, czyli bardzo mało wiedzieliśmy o aktorach, o ich życiu prywatnym, o ich życiu zawodowym, tylko tyle, co mogliśmy sobie zobaczyć w telewizji czy na scenie, jak mieliśmy takie szczęście i okazję. Więc taka publikacja była dla mnie czymś niezwykle ważnym i istotnym i szczerze mówiąc nie liczyłam na to, że pani Magdalena się wtedy na to zgodzi. Ale zdarzył się cud po prostu i zgodziła się. I ja jako ten początkujący młody wydawca bez żadnego finansowego wsparcia, bez niczego, po prostu dostałam tę zgodę od niej. A jednocześnie zgodę też na to, że ja będę to wydawnictwo mogła prowadzić i będę je miała. Książka sprzedała się w ogromnym nakładzie, sprzedaje się zresztą do dzisiaj, ale w dalszym ciągu, mimo tego, że publikujemy ją już w kolejnym wydaniu, wydawało mi się, że pomimo tego, że pani Magdalena napisała książkę zatytułowaną Gustaw i ja, potem wraz z Osią Turowską, która literacko pilnowała tego tytułu, potem jeszcze napisała dwie własne książki, to jednak mimo tego nie było dalej książki o Gustawie Holubku. I od właściwie samego początku myślałam o tym, że taka książka może powstać i powinna powstać, ale też w wydawnictwie jest tak, że trzeba znaleźć odpowiednią osobę do tego, żeby książka powstała. Kogoś, kto spojrzy na temat w odpowiedni sposób, kogo zaakceptuje też rodzina czy spadkobiercy. Niełatwo jest pisać książkę biograficzną, aby wszystkie te sytuacje uhonorować odpowiednio. Taką osobą z kolei była Zofia Turowska, która miała swoją pracę, swoje zobowiązania. W międzyczasie też pisała inne książki, więc dopiero po kilku, a nawet już prawie kilkunastu latach, podczas wieloletniego czasu zbierania materiałów do książki, otworzyła się taka możliwość, że tak już ta książka rzeczywiście powstanie. Zosia po prostu usiadła do pracy, zajęło to kilka znowu lat, ale mamy książkę, jest to chyba druga biografia Gustawa Holoubka, doskonale przyjęta na rynku. Czytelnicy młodzi, starsi, różni czytają, bo wiemy, że tak jest. No i wydaje mi się, że czas, w którym się opublikowała, też jest ważny i dobry. Być może dlatego trwało to tak długo, żeby opublikować ją teraz i żeby pokazać dzisiejszemu i społeczeństwu, i czytelnikom, i ludziom,
Kto to był Gustaw Holoubek dla tych, którzy nie pamiętają czy nie znają? Jaka to była ciekawa postać, jaki to był niezwykły człowiek, jaki to był autorytet, że dla dzisiejszego czasu to właśnie jest ten moment, aby taką książkę publikować. Rzeczywiście tak się stało. Ogromny nakład, duże zainteresowanie i bardzo dobry odbiór książki jest odpowiedzią na to pytanie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to, co jest niezwykłe w tej książce, to jest przynajmniej w moim odczuciu to, że książka nie jest typową biografią, to jest raczej taka powieść faktograficzna, taka gawenda, ale niesłychanie dobrze przygotowana. Widać, że autorka odwiedziła archiwa państwowe i prywatne, że poprzedziła te prace wnikliwymi badaniami i to, jak pani Zofia potrafiła połączyć tę gawędę i ten spacer z Gustawem Holoubkiem i jednocześnie nie tracąc nic z takiej wartości książki merytorycznej, jest naprawdę godna podziwu, a też świadczy o tym bibliografia, która jest na końcu, która ma, proszę państwa, 14 stron. Że moje pytanie do pani Zofii teraz, jak się pracowało przy tej książce, przy tej biografii? Czy to był inny rodzaj pracy niż przy biografiach poprzednich? Czy coś wyjątkowego było w tej pracy, w tym procesie? Chciałam tylko zaznaczyć właśnie, że tak się dobrze właściwie stało, też dla mojego myślenia, jaka ta książka ma być, że poprzednie dwie książki, które właśnie wydane zostały w marginesach, to znaczy Wspomnienia z niepamięci i Gustaw i ja, nie są biografiami. Że to są właśnie takie opowieści i moje myślenie, bo teraz tak, jak mówił zresztą któregoś razu pierwszy dyrektor Instytutu, pan Maciej Nowak, że Gustaw Holoubek to jest olbrzym, prawda, teatru i olbrzym kultury XX wieku. Więc jak zrobić, żeby takiego olbrzyma, takiego po prostu waga ciężka, że tak powiem, ringu, to znaczy sceny teatralnej, jak go przełożyć, żeby właśnie nie był, no bo na ogół biografie idą trochę takie nudziarstwo, to znaczy no tyle jest faktów z życiorysów znanych ludzi, że po prostu te fakty przytłaczają tę postać, bo to właściwie są takie trochę na granicy no, naukowego podejścia do tematu. A ja jestem z boku, ja jestem spoza środowiska, ja jestem po prostu taka zbieraczka i nawet nie myślałam nigdy o tym, żeby się pokusić w ogóle o jakąś taką rzetelną, prawdziwą biografię, tylko żeby to była właśnie taki rodzaj też opowieści z tym, że trzeba lojalnie przyznać, że ja wymyśliłam w ogóle tytuł, który od początku był taki trochę no, na granicy powagi, to znaczy było Gustaw Czarodziej. Bo mi się wydawało, że to takie jest tego, ale pani Hanna Grudzińska, która jest specjalistką jakby od rynku czytelniczego, mówi, wiesz co, ale to takie trochę takie, no ja wiem, że napuszone, że takie różne, ale może byśmy tak poszły w taką opowieść. Jak ja usłyszałam opowieść o Holoubku, to myślę sobie, no opowieści Lasku Wiedeńskiego albo jakie. No tak mi się to nie podobało, ale potem sobie myślę, no coś jest na rzeczy właśnie, żeby to była opowieść, żeby to tak się toczyło, żeby nie było kojarzone z taką typową biografią i tak wymyśliłam sceny. Sceny życia Holoubka i taki był podtytuł przecież, zamiast tych opowieści, prawda, taki na początku. Więc te sceny mnie prowadziły przez całe życie pana Gustawa, z tym, że muszę powiedzieć, że strasznie na początku miałam pod górę, bardzo, bo ja właściwie nie mogłam po prostu jakby przyjąć. Przytłaczała mnie ta wielkość tej postaci, i teatralna, i człowieka, i męża, i ojca. No jakby się nie patrzeć, no to z każdej strony właśnie. I tak sobie chciałam, żeby to nie było takie pomnikowe, żeby coś z pewnej lekkości
i nieskromnie powiem poezji z tej pierwszej książki pana Gustawa, Wspomnienia z niepamięci, bo to jest taka perełka literacka. Oczywiście daleko mi do perełek, ale żeby coś takiego lżejszego wprowadzić i jakby przybliżyć czytelnikowi, żeby ten czytelnik mógł przeczytać o tej wielkiej postaci w sposób taki przeciętny, codzienny, żeby mógł, tak jak ja, powiesiłam sobie tam 3 zdjęcia pana Gustawa i co wchodziłam do tego mojego pokoju, to patrzyłam na te zdjęcia, na te portrety. I z jednej tak piękny, w ogóle fantastyczne spojrzenie, takie melancholijne i tego na drugim, a kim się wydawało, że trochę się uśmiecha do mnie sarkastycznie i myśli sobie, no co ty kobieto tak się podjęłaś takiego ciężkiego tematu i jak to teraz będzie? No to myślę sobie, no jak jedna z dziennikarek nazwała cudny Gucio, to myślę sobie, no cudny Gucio, musimy się z tym uporać. No więc tak zaczęłam krok po kroku, aż się wyzbyłam tej wielkości. I myślę, że i mnie, i panu Gustawowi wyszło to na zdrowie. Dziękuję bardzo. A mimo wszystko też, jak wspomniałam, nie jest to, pan Gustaw nie jest tutaj postacią koturnową, patetyczną, jest nam bliską, ale nic nie traci z tej swojej wielkości jednocześnie. Bo na przykład, no dla mnie z racji naturalnej najciekawsza jest ta scena teatralna, ten rozdział o teatrze i jak czytałam go z wielkim zainteresowaniem, bo pani tam żongluje bardzo pięknie tym wszystkimi cytatami z recenzji, opiniami. To jest wszystko podparte solidnym badaniem i solidnymi faktami. Teraz mam takie pytanie do pani Magdaleny Zawadzkiej. Czy jest coś, czego się pani dowiedziała o panu Gustawie Cholubku z tej książki, czego pani nie wiedziała wcześniej? Dowiedziałam się przede wszystkim wiele o jego życiu z czasów, kiedy jeszcze ja nie byłam w jego życiu, a nawet w swoim własnym nie byłam, bo nie było mnie jeszcze na świecie. Ta różnica pokolenia między nami zataiła przede mną wiele spraw. Ja o nich pobieżnie wiedziałam. A z kolei Gustaw zawsze powtarzał takie swoje zdanie, bardzo znane wielu osobom. Gentleman nie powie. Więc ja go też nie wypytywałam o różne rzeczy, a on nie należał do mężczyzn, którzy się chwalą czymś, opowiadają o sobie, o swojej przeszłości, wyciągają jakieś fakty, imponują tym. Nie, on był niesłychanie skromnym człowiekiem, szczególnie na własny temat, to w ogóle cisza. A ja też nie lubię tak napierać. Nie jestem wścibska i szanowałam to. I nagle odsłonił mi się cały wielki płat jego życia, który Zosia spenetrowała w sposób bardzo rzetelny i bardzo ciekawy. To nie znaczy, że ja się tam dowiedziałam o jakichś sensacjach, bo myślę, że wszystko powolutku gdzieś się wyłania. Chociażby to, że na przykład Jasiek, syn, pojechał do Krakowa spotkać się z rodziną, której nie poznał. I ja też zresztą nie, mało znałam, tylko kilka osób z rodziny. Ale Jasiek spotkał się z pierwszą dziewczyną Gustawa, z jego pierwszą miłością, która Bogu dzięki żyje. Zrobił sobie z nią zdjęcie i jest to... Robi wrażenie czarującej osoby, czarującej, jakiejś takiej miłej, takiej uroczej. Ona zresztą też go potraktowała z taką wielką serdecznością. I chociażby to, że wiem nawet, jak ta pani wygląda. Zresztą kiedyś napisałam do niej, ale to nie było tak, że ta znajomość przez list miałaby na czymś zaważyć, ale jednak coś tam nagle zobaczyłam. I wszystko to, czego się dowiedziałam, to mi się bardzo sprawdzało w jego dalszym życiu, kiedy ja już w nim byłam. To znaczy nie był to człowiek, który się zmienił diametralnie, który przeszedł jakieś takie... koleje życia, chociaż je przeszedł, które by dokonały na nim jakiejś przemiany, przewrotu. On po prostu taki był. Taki był jako młody chłopak i takim był jako mój mąż przez
prawie 40 lat znajomości, a 35 lat małżeństwa. I to jest piękne, że można było na nim polegać. Można się było spodziewać po nim tego, co on reprezentował od samego początku swojego istnienia. Jeśli mogę coś dodać do tego, to chciałam zwrócić uwagę, zresztą czytelnik chyba to odczyta dobrze, że właściwie źródłem, no bo każdego z nas źródłem poznania świata jest dzieciństwo. I dlatego to dzieciństwo pana Gustawa, nie tylko moim zdaniem, bardzo zaważyło na dalszym jego życiu, na postawach, na pielęgnowaniu i jakby nie tyle uwierzeniu, co praktykowaniu takich podstawowych, najważniejszych zasad w życiu. Bo taką miał rodzinę, tak do takich potem szkół chodził, które go w ten sposób kształciły i mieszkał w Krakowie, który jest niebagatelnym miastem dla jakby rozwoju duchowego, nawet jak ktoś ma, prawda, takie skrzydła od samego początku urodzenia, które mogą po prostu się rozwijać. I dla mnie właśnie ten okres krakowski, a potem katowicki były naprawdę bardzo ważne, ponieważ one jakby potem rzutowały, to brzydkie słowo może rzutowały, ale jakby sprawiały tę dalszą drogę fantastyczną i teatralną i różne, prawda, przypadki życiowe. Więc to jest podstawa nie tylko pana Gustawa, ale każdego z nas, prawda, nasze dzieciństwo, a tym bardziej dla takiej postaci, że to wszystko, co się działo w Krakowie i w Katowicach, potem procentowało w całej karierze, prawda, już warszawskiej, która już nie miała takich odnosień i wielkich sentymentów do dawnych czasów, ale miała tę podstawę. No właśnie, bo peregrynowała pani tymi śladami pana Gustawa Hołoubka i odwiedzała w Krakowie te jego miejsca dzieciństwa i Stadion Krakowi, który był koło domu, i szkołę powszechną na ulicy Smoleńsk, i słynne gimnazjum, do którego uczęszczał. I szukała pani tego ducha tamtych czasów, który kształtował talent i charakter pana Gustawa. A ja chciałabym zapytać, jeszcze zwrócić się do pani Hanny, ponieważ pani Zofia wiele razy wspominała o tym, że to dzięki pani też te peregrynacje były możliwe, że pani ogromny wkład włożyła tutaj jako wydawczyni, też zawoziła, przywoziła panią Zofię w różne miejsca. Więc chciałabym zapytać o tę stronę taką organizacyjną, logistyczną. Czy ona rzeczywiście się troszkę różniła od tego typu pracy przy innych książkach biograficznych? I też o tę warstwę ikonograficzną książki, ilustracje, zdjęcia, które, jak rozumiem, pani decydowała o tym, jak one mają tam być pokazane, dobierała je, bo książka jest, proszę państwa, bardzo bogato ilustrowana i pięknie. To są piękne zdjęcia, piękne ilustracje i pięknie ze smakiem w odpowiednim miejscu wstawione, znakomicie dobrane. Tak, to oczywiście nie jest takie zwyczajne działanie wydawcy. Myślę, że to było możliwe z powodu podstawowego takiego, że my się przyjaźnimy i lubimy bardzo być ze sobą, więc właściwie traktuję to dzisiaj jako przywilej, bo są też oczywiście autorzy, którzy piszą biograficzne książki i nie zabierają w te podróże swoich wydawców, ani oni też z nimi nie podróżują. Mówię o tym podkreślając, że to Zosia Turowska mnie zabierała w te podróże. Pozwoliła mi być też ze sobą, bo mnie to bardzo szalenie wszystko ciekawi. I oczywiście znałam wiele bardzo historii z opowieści pani Magdaleny. I muszę też od razu tutaj powiedzieć, że myśmy w zasadzie nigdy w życiu nie ze strony ani pani Magdy, ani rodziny, ani nikogo
nie miały jakiejkolwiek sytuacji, że czegoś nie możemy. Nigdy nikt nie powiedział, że czegoś nie możemy. Chociaż oczywiście sytuacja ludzi jest zawsze bardzo skomplikowana i niekoniecznie uważamy, że wszystkie rzeczy musimy opowiedzieć. Zarówno w wydaniu książki, jak i pewnie wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy z Zosią. Czy to jest tak, że biograficzna książka jakby też przymusza nas do tych opowieści? Nie, to jest zawsze wybór autora, autorki. Tutaj rzeczywiście był to wybór autorki. Myśmy, o tym jeszcze wspomnę przy opowieści o ilustrowaniu książki, ale sporządzenie tej książki w takim kształcie, w jakim ona się ukazała, jest i było możliwe też dzięki temu, że właściwie można nam było wszystko. Zosia mogła zapytać o wszystko, mogła dostać każdy dokument, który był dostępny, mogła zajrzeć do szuflady osobistym takim biureczku, które no, oczywiście nie jest dostępne dla wszystkich, ale powiedziałabym nawet, że dla nikogo. Nigdy w życiu Magda Zawadzka nie odmówiła nam żadnej pomocy, żadnego wyjaśnienia, ani pozostała część rodziny. I właściwie dzięki temu ta książka jest na pewno bardzo prawdziwa, bardzo też wzruszająca i bardzo taka, która będzie blisko czytelnika. To nie jest historia o kimś nie wiadomo skąd, który się nagle znalazł w Warszawie czy w Katowicach, czy który nagle miał jakąś pasję teatralną. Wszystko jest dzięki tym opowieściom, które dostałam i ja, i Zosia. Bo też trzeba oczywiście powiedzieć, że byłam tylko w niektórych momentach pracy nad tą książką, a w zasadzie się w nią trochę wpychałam. I trochę pewnie Zosia czasami i Magda miały mnie dosyć, ale ja po prostu uwielbiam słuchać tych historii. Ja lubię z nimi być, lubię być z paniami, więc dla mnie był to przepiękny czas wydawniczy, który nie zdarza mi się często. I nie traktuję tego w żaden sposób jako coś, do czego ja byłam przymuszana, czy musiałam gdzieś jechać. To były wspaniałe podróże właściwie po całym kraju. Byłyśmy w Zakopanem, byłyśmy w Bukowinie Tatrzańskiej, byłyśmy w Krakowie. No po prostu w wielu miejscach, gdzie był pan Gustaw. Tropiłyśmy trochę te ślady. Ja byłam taką pomocą dla Zosi, która naprawdę, uczciwie mówiąc, przemierzyła wszystkie te miejsca. Była w każdym opisanym, gdzie tylko się dało miejscu. Sprawdziła na własne oczy, czy te dokumenty rzeczywiście istnieją. Porozmawiała z tysiącami osób. Ale jednocześnie ta książka nie jest przez to taka dojmująca. To nie jest spis osób, które by się wypowiadały. No, trzeba mieć umiejętność tej konsolidacji tematu, takiej pewnej umiejętności pisania zwartego tekstu, a jednocześnie tekstu pełnego dobrej, merytorycznej wartości, żeby taką książkę napisać, bo rzeczywiście no, zetknęłyśmy się z kimś no, absolutnie nietuzinkowym, kolosem w zasadzie. Z drugiej też strony był taki moment, że ludzie mówili tylko i wyłącznie dobrze o panu Gustawie. I no, książka musi mieć swoją przeciwwagę, więc wydawałoby się, że gdyby tylko było wszystko tak wspaniale, to czytelnik mógłby pomyśleć, że to nie do końca jest prawda. Więc różne przy mojej obecności, przy tych wszystkich podróżach, też spotykały nas przygody wydawnicze. Myślę, że to jest opowieść na drugą książkę o tym, jak się towarzyszy autorowi, bohaterowi. Ale niezwykła przygoda, którą zapamiętam na zawsze i dziękuję tylko, że zostałam do niej zaproszona. Jeśli chodzi o ilustrowanie tej książki, to muszę powiedzieć, że był to duże wyzwanie. Oczywiście gro tej pracy zostało zrobione w redakcji już, kiedy trzeba było ustalać źródła tych fotografii, kiedy trzeba się było rozliczać z fotografami, kiedy trzeba było szukać ilustracji. Tym zajmował się Adam Pluszka, redaktor książki i nasza fotoedytorka, nasza sekretarz redakcji, Agnieszka Radke. Oni naprawdę spędzili mnóstwo czasu, żeby dotrzeć do tego wszystkiego. I to jest oczywiście też bardzo przyjemna praca, ale niewątpliwie trudna i nie zawsze zakończona sukcesem.
Trudność też polegała na tym, że większość fotografii wykorzystaliśmy już w wydaniu Wspomnień z niepamięci pana Gustawa, w wydaniu Gustaw i ja Magdaleny Zawadzkiej, w pozostałych książkach, gdzie trudno tego pana Gustawa odciąć, nawet jeśli on nie jest bezpośrednim bohaterem książki. Tak jak Magda powiedziała, spędzili państwo życie razem, 40 lat wspólnego życia i 40 lat też wspólnej fotografii, wspólnego bycia wszędzie. Te książki ilustrowane są oczekiwane przez czytelników. Czytelnicy lubią mieć dużo fotografii, więc tutaj znalazłyśmy taki klucz wspólnie z Zosią Turowską, żeby to były portrety pana Gustawa i takie zdjęcia, które w jakiś sposób są takimi też taką narracją. Ten układ fotografii tworzy drugą narrację, nie fabularną, ale fotograficzną. Starałyśmy się dobierać zdjęcia niepublikowane do tej pory, albo publikowane właśnie we Wspomnieniach z niepamięci, no bo tutaj już nie było wyjścia, trzeba było po raz kolejny jednak pokazać małego pana Gustawa na ławce, czy pana Gustawa, który wspina się z braćmi i tworzy taką wspaniałą piramidę gimnastyczną, czy pana Gustawa, który jest po ciężkiej chorobie płuc, który właściwie ledwo uchodzi z życiem. I tutaj otrzymałyśmy te zdjęcia od córki pana Gustawa, od Ewy Holoubek. Ona nam pokazała tego ojca ciężko chorego, bardzo, który właściwie na jednym ze zdjęć, które nie wiem, czy tutaj pewnie będą za nami prezentowane, no wygląda teatralne, wygląda po prostu jak staruszek przy swojej pierwszej młodej żonie. To są zdjęć, których nie miałyśmy wcześniej, ale dzięki życzliwości właściwie wszystkich, którzy starali się, żeby ta książka była pełna, no one są i tworzą, tak jak już wspomniałam, taką osobną narrację. Wielka przygoda z tymi zdjęciami. Starałyśmy się też pokazać plakaty do filmów pana Gustawa, pierwszych filmów przygotowanych jeszcze za czasów Polskiej Szkoły Plakatu, więc wspaniałych, robionych przez najdoskonalszych grafików, przez Lenicę, przez Ciślewicza. No, to jest też wielka przyjemność móc publikować dobierać i publikować te materiały. Więc kolejny raz, dzięki życzliwości tych wszystkich osób, dzięki ich zgodzie na to, ta książka też jest fotograficznie pełna, nowa, świeża. To nie są zdjęcia, które były. To są zdjęcia po raz pierwszy niektóre. Czasami nie, ale w większości tak, publikowane. Przepraszam, i chciałam powiedzieć, bo potem mi umknie, chciałam powiedzieć, że ten spisek trzech kobiet polegał również na tym, przepraszam, że też o sobie powiem, ale że jesteśmy dyskretne, mamy zaufanie do siebie, bo bez tego by to nie mogło być i że rządzi nami pewien takt. To nie znaczy, że my coś ukrywamy, że jest jakąś tajemnicą, że nie opisujemy tego, tylko w jaki sposób wiemy, które drogi jakby są dla nas, nie tylko dla bohatera, ale jakby się to przekłada, prawda, na bohatera. I gdyby nie zaufanie pani Magdy do mnie i do pani Hani, to by to w ogóle nie mogło powstać, bo przecież masa rzeczy znalazłam, przecież pani Magda mi przynosiła, całe archiwum wychodziła z mieszkania, ja siedziałam i przeglądałam, różne rzeczy przecież widzę, ale to jak mówię, to nie chodzi o to, żeby zatajać coś, tylko chodzi o to, żeby jednak naszym zdaniem, moim przede wszystkim, nie publikować jakichś ocen tych opisów lekarzy, co, kto, na co był chory i dlaczego, prawda? Czy mógł oddychać, czy nie mógł oddychać. No są jakieś po prostu nie tylko do takiej postaci, ale w ogóle do ludzi, prawda? Jest jakiś etyczny taki wymiar. I to nami kierowało wszystkimi trzema kobietami i to dlatego mogło być jakby tak przygotowane, bo gdyby ktoś zaczął, jak mówię cały czas, nie ujawniać tajemnicy, bo to nie chodzi o jakieś tego, tylko po prostu inaczej patrzył na to. To jest zupełnie coś innego. Bo to jest kwestia gustu. Tak, oczywiście, że tak. To jest kwestia gustu. A poza tym ja pamiętam,
jak bardzo był wrażliwy Gustaw na ekshibicjonizm. On uważał, że to jest niedozwolone ani wśród ludzi w prywatnym życiu, ani w sztuce, szczególnie w sztuce. Żeby nie wiem jak był jakiś popularny film czy spektakl, jeżeli dostrzegał w nim formę ekshibicjonizmu, to on tym pogardzał. On mówił, że to jest najpaskudniejszy, najtańszy środek zwrócenia na siebie uwagi. I w sztuce, i w życiu. W związku z tym, jak mogłabym ja i moje przyjaciółki zawieść go w ten sposób, żeby nagle w sposób ekshibicjonistyczny odkryć coś, co można również odkryć, ale w sposób kulturalny, taktowny, z gustem. Są przecież różne w tej książce o nim, czy opinie, czy opowieści, ale one się mieszczą w granicach tego właśnie wychowania, w którym on był wychowywany. I on sobie nie wyobrażał, że można żyć inaczej. Także nie można go w momencie, kiedy nie może się bronić, w taki sposób skrzywdzić. Widzimy, że czytelnicy też łakną chyba takiej formy ze względu na zainteresowanie, prawda? Tak, bo krzykliwość jest wokół, wszędzie. To też mają wszędzie to, te plotki, te pomówienia, te ekshibicjonistyczne występy, to wszystko mają. Niech dotkną czegoś, co jest szlachetniejsze. I właśnie w tej książce to, co jest najważniejsze, poza rzetelnością i skrupulatnością co do sprawdzenia wszystkich faktów, jest właśnie ta delikatność i jest to, co powinno nam w życiu towarzyszyć. Umiar. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o teatrze, bo jesteśmy w Instytucie Teatralnym, więc ulubiony temat. Miałam też takie osobiste wspomnienie, ponieważ w momencie, kiedy otwierał się Instytut Teatralny, ja tutaj zaczynałam pracę wówczas też jako bardzo młoda dziewczyna, tuż po studiach, i pan Gustaw Holoubek był honorowym gościem podczas tego otwarcia. Wygłaszał taką krótką mowę i piękną. Tak, i była wystawa poświęcona panu Gustawowi. Był tam stołik z czytelnika i rzeczywiście pan Gustaw przechadzał się, siadał tam, słuchał wielkiej improwizacji. To było bardzo wzruszające. To jest moment, który pamiętam bardzo dobrze i pamiętam, że też wielu ludzi przyglądało się wtedy z takim podziwem i z ciekawością na pana Gustawa, który tam się przyglądał swoim rolom, zdjęciom, nagraniom. Pamiętam, jak Maciej Nowak podczas otwarcia mówił, że dla wielu młodych ludzi wielka improwizacja jest jednym z większych doświadczeń teatralnych. A wiedział, co mówi, bo Maciej Nowak zawsze miał dobry kontakt z młodymi ludźmi teatru i też muszę powiedzieć bez żadnej kokieterii, że dla mnie również jest to no do tej pory wielkie przeżycie i rzeczywiście ten Gustaw Konrad ma twarz Gustawa Holoubka. A Teatr Polski XX wieku również, cytując Andrzeja Łapickiego. Ale chciałabym cofnąć się do początków. Gustaw Holoubek kończy szkołę krakowską, teatralną. Debiutuje wówczas w dramatycznych teatrach krakowskich, połączonym Teatrze imienia Słowackiego i Teatrze Starym. Przez kilka lat tam gra, ale wyjeżdża z Krakowa. Decyzja no zaskakująca, jak można wyjechać z Krakowa. Wyjeżdża do Katowic i tam się zaczyna bardzo ciekawy moment w jego karierze. Trudny, niełatwy. Tam gra pierwsze swoje bardzo duże role Fantazego, Łatkę w dożywociu. Tam debiutuje jako reżyser i przez jakiś czas jest również kierownikiem artystycznym teatru. No to są również trudne czasy socrealizmu. Chciałabym zapytać panią Zofię o ten okres. Tam pani też wspomina, że związał się ze środowiskiem muzycznym również wtedy w Katowicach, prawda? Słucham? Ze środowiskiem muzycznym, poznał wielu muzyków. Tak, tak, no by ze względu na, no nawet nie tylko, ale prawda, na swoją pierwszą żonę, czy na ojca pierwszej żony pani Gustawa, który był profesorem w Akademii Muzycznej. Ale chciałam powiedzieć, że
to przejście do Katowic, to jakby charakteryzuje, że pan Gustaw miał jakieś, co potem wielokrotnie powtarzał, ale miał jakieś wyczucie, miał jakąś taką intuicję, mianowicie, że cały czas mówił, że najważniejsze w jego życiu to jest grać. I jakby zrozumiał w tym Krakowie, jakby w podświadomie nawet może, że w tym Krakowie, gdzie taki był, to był złoty okres, jak recenzenci, znawcy tego okresu podkreślają, złoty okres dla po prostu i aktorów, i teatru krakowskiego. W związku z tym jakby przeczuwał pewne rzeczy, że może już nie będzie tak często grał. Że tylu jest wspaniałych aktorów, takie postacie, że po prostu zabiorą mu, no nie tylko jemu, prawda, ale zabiorą mu część tych ról, no w ujemnym tego słowa znaczeniu. I dlatego przeniósł się też do Katowic, niebagatelną oczywiście też sprawą było, że już wtedy w Katowicach również pracowała w teatrze jego pierwsza żona Danuta Kwiatkowska, fantastyczna tragiczka, bardzo oryginalnej urodzie i wyjątkowej, prawda, kreacji, wyjątkowych kreacji tragicznych, teatralnych. I jakby trafił, jakby ta jego intuicja się sprawdziła, że w tym Katowicach nie tylko grał fantastyczne role, ale również potem zaczął reżyserować i to były jego pierwsze jakby, prawda, kroki i też mimo tych strasznych czasów, tego socrealizmu i że Katowice nazywały się Stalinogród i było bardzo pod górę ze wszystkim, to obok tak zwanej daniny dla władzy, który musiał jakby wystawiać i pewne tytuły, prawda, i rolę grać, no może nie pod przymusem, ale potem jak już sam reżyserował, no to w końcu były takie fantastyczne jak Balladyna, prawda, czy jak Mazepa, gdzie te role były bardzo ważne dla tej właśnie kariery, trudno może powiedzieć kariery w takim, ale dla postępu tego aktorstwa pana Gustawa. A przy okazji te Katowice były takim innym ośrodkiem, bo to przecież było miasto górnicze, prawda? Nie tak, chociaż było w bardzo ciekawym okresie środowiska kulturalnego, bo to po wojnie, tak samo jak Łódź czy właśnie Katowice, to przyciągały, ponieważ to były miasta niezniszczone przez wojnę, to przyciągały aktorów i z Warszawy, prawda? Przyjechał Teatr Lwowski, więc to wszystko takie kłębowisko tego najlepszego aktorstwa i najlepszych reżyserów, to też było w tych Katowicach. I pan Gustaw świetnie po prostu, no jakby z tym wyczuciem swoim zdawał sobie sprawę, że to jest ta szansa, żeby właśnie grać dużo, wystawiać dużo i no, mieć przyjemność też w tych ciężkich czasach z tego teatru. I tak się stało. Po Katowicach jest debiut w Warszawie. Gustaw Holubek przyjeżdża do Warszawy i tutaj pozwolę sobie przeczytać krótki fragment autorstwa naszego patrona Zbigniewa Raszewskiego, który opisuje ten moment debiutu Gustawa Holoubka w Teatrze Polskim na scenie kameralnej w przedstawieniu Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Pamiętam moment, gdy po raz pierwszy ukazał się warszawskiej publiczności Gustaw Holoubek, pisze wybitny historyk teatru Zbigniew Raszewski. Na scenie gromada asów i tuzów. W pewnej chwili, w głębi, ale z prawej strony, nie na wprost nas, wchodzi aktor niepozornej powierzchowności. Nie patrzy na nikogo. Siada sobie tam w głębi i spokojnie zaczyna czytać gazetę. Asy i tuzy nadal perorują, ale już nikt ich nie słucha. Wszyscy wpatrują się zafascynowani w tę zagadkową postać z gazetą. To było wejście prowokacyjne, nijakie, jedno z najpiękniejszych, jakie widziałem. To jest cudowny fragment i oddający istotę też aktorstwa, tę istotę, z której zasłynął w zasadzie potem Gustaw Holoubek, bo jak sam wspominał, to aktorstwo jego jeszcze katowickie to było
bardziej aktorstwo naśladowcze, gdzie zakładał ten gorset roli na siebie, wcielał się w postać, a potem stworzył ten model takiego aktorstwa nieco zdystansowanego, ale jednocześnie bardzo prywatnego. Tak to często recenzenci oceniali, że on był sobą w każdej roli, znaczy nie w każdej roli, tylko że bardzo dużo grał sobą, ale on zawsze mówił, że tworzył do każdego przedstawienia pewną postać i przez tą postać, przez tę rolę starał się wyrazić trochę tej swojej prywatności, poglądów, swoich emocji. Ja mam pytanie do pani Magdaleny, która często pracowała z mężem w teatrze. Jak się pracowało z panem Gustawem? Właśnie nie pracowałam często. Jest taki pogląd panuje. Czy to jest mit? Ja w Teatrze Żywym zagrałam w jego reżyserii tylko raz. Ofelię w Hamlecie. Ale tylko partnerowała raz, pani. Tak, graliśmy razem, ale też nie tak często jak moje inne koleżanki. Może w Teatrze Telewizji częściej zapraszał mnie do współpracy jako reżyser, ale zawsze podkreślał, że nie dlatego, że zaprasza mnie dlatego, że uważa, że akurat tę rolę to widzi w niej tylko mnie, nie, nikogo innego, a nie dlatego, że został w jakiś sposób do tego, nie wiem, skaptowany przeze mnie, czy w ogóle czuł się w obowiązku. Nie czuł się w takim obowiązku. Ja troszkę chciałam zaprotestować przeciwko temu pojęciu, że on w każdej roli właściwie jest sobą, czyli niby, że taki sam. To nieprawda. Duże uproszczenie. W dużym uproszczeniu, bo ja się pokusiłam, żeby sobie porównać różne jego role na przestrzeni lat i on jest w każdej roli absolutnie inny, ale ta inność nie wynika z tego, że sobie innego rodzaju aktorzy, którzy są znakomici również, zmieniają fizis w taki sposób, że sobie uszy tam zakręcają, przyklejają, nie wiem, coś robią ze sobą, zmieniają się fizycznie i to im pomaga przepoczwarzyć się, przetworzyć w tę postać. Jego postacie miały wnętrze inne, a to, że miały tę twarz, ale ta twarz też wyrażała najróżniejsze, bez charakteryzacji, bez zmian, najróżniejsze stany ducha. I myślę, że to jest zupełnie, to są antypody tego, co on chciał z siebie zrzucić po Krakowie i nawet jeszcze częściowo po Katowicach. On poczuł, że nie na tym polega nowoczesne aktorstwo, że będzie naśladował starucha jakiegoś z przyklejonym nosem. Nie, on po prostu będzie staruchem od środka i my w to uwierzymy. Bo chyba na tym polega aktorstwo, żeby uwierzyć w naszą wersję proponowanej postaci. Ja może myślę, że też zewnętrznie, bo to też jest ważne, prawda? Bo tak się tylko mówi, że się, no oczywiście przez charakteryzację, nie mówię tutaj o charakteryzacji specjalnej, a myślę, że wprowadził na scenę jakąś niepokojącą tajemnicę, że grał i tak jak, prawda, na przykład tyłem, i słynne przedstawienie tak, namiestni. Tak, i bardzo i nim się w ogóle prawie na końcu odwrócił, więc jest coś właśnie, że jakby zgłębił tę tajemnicę aktorstwa, ale innego. To znaczy nie wprost, prawda, tylko jestem, ale jednak nim się odwrócę, to już zagram tak, że wszyscy będą chcieli, żebym się odwrócił. Ja to tak odczuwałam. Tak, tak, na pewno. A poza tym to najważniejsze. Nie zależało mu na tym, żeby się spodobać, żeby się podlizać publiczności. Traktował ją zawsze jako widza mądrzejszego od niego. Nie, że się przemądrzały artysta będzie coś im proponował. Tym, co tam siedzą, maluczkim. On uważał, że widz jest wrażliwszy często i bardziej wyczulony na wszystko, nawet niż aktor. I poza tym wierzył w wymianę energii. Wnosił na scenę swoją energię, którą przekazywał widowni, a widownia mu odpowiadała
również energią. To była ta wymiana, która go niosła na tej fali właśnie takiej jakiejś dosyć tajemniczej, ale myślę, że ta tajemnicza fala wynika z niepowtarzalnego talentu, że są talenty różne i znakomite, a mimo wszystko nie mają tej iskry Bożej ekstra, danej gdzieś z kosmosu, która pozwala wierzyć, że ten ktoś jest nieprawdopodobnie nadzwyczajny, jakiś inny i taki przemawiający do mnie tak, w jego aktorstwie było bardzo dużo prostoty, że jego środki wyrazu z wnętrza płynące były gigantyczne, ale on sam się nie panoszył po scenie, był, po prostu on był. I grając z nim, bo właśnie miałam, tu nawet użyję wielkiego słowa, ten zaszczyt, że od wczesnej młodości, od mojego debiutu, może nie debiutu, ale od pierwszej takiej poważnej, dużej roli w teatrze dramatycznym w życiu Snem Calderona, to ja właśnie to wyczuwałam od razu. I granie z kimś takim jest łatwiejsze, dlatego że on tyle z siebie daje, że wystarczy tylko odbierać i nadawać, odbierać i nadawać. I nigdy nie zależało mu na tym, żeby ktoś, kto z nim grał, starał się być lepszy. Starał się być lepszy nie po to, żeby go pokonać czy przeskoczyć, bo on tego nie sugerował, tylko żeby dorównać, żeby to partnerstwo na scenie było tak wzbogacone, takie pełne. No to jest tak, jak on często porównywał do sportu. Trzeba po prostu, trzeba się mierzyć z lepszymi, bo z gorszymi to co to za sukces i zwycięstwo, że się jest lepszym przy gorszym. Ale ja też tak. Ale ja też tak odczytam, że to ponieważ wiem, że i tak mi przyszło, że ponieważ lubił czytać kryminały, to ja też odczytałam to tak, że jakby ta właśnie swoją graniem na scenie chciał po prostu wprowadzić jakiś rodzaj intrygi od samego początku, ale takiej, że widz nie mógł tego odczytać wprost, że to granie plecami do widowni to jest rodzaj wstępu do kryminału. Takiego, że to coś się zdarzy. No i ma się zdarzyć i ma się zdarzyć, a on ciągle tymi plecami stoi. Więc to napięcie, takie jak w kryminale, prawda, powodowało i nagle potem, jak się odwraca, to chcemy się koniecznie dowiedzieć od razu, prawda, wszystkiego. I to było fantastyczne, że powiedziałabym tak najprościej, że on to zrozumiał i jakby zastosował tą narrację kryminalną na tej scenie. I stosuje nadal, Zosiu, bo te właśnie doświadczenia, o których panie mówią, towarzyszyły mi też w przygotowaniu materiału fotograficznego w taki sposób, że kiedy szukałam zdjęć na przykład filmowych czy teatralnych z poszczególnych przedstawień filmów, to wiecie panie, nie mogłam tylko poprzestać na tym, żeby to zdjęcie odnaleźć w jakiejś bazie. Kiedy znalazłam zdjęcie, natychmiast szukałam w internecie filmu. I ta praca trwała godzinami, dniami i miesiącami, ponieważ ja już nie mogłam porzucić tego zamysłu i chęci obejrzenia tego filmu. Tutaj jest wiele takich zdjęć, kiedy widzimy, że to jest tak intrygujące, nawet na tych zdjęciach to widać, że nie sposób w ogóle tego przejść obok tego obojętnie. Stoi na jednym ze zdjęć ksiądz, który ma żółtą gwiazdę Dawida. No, to jest takie napięcie w tym zdjęciu, jest tak niesamowity wyraz jego twarzy, że natychmiast szukamy tego przedstawienia, tego filmu Biały Niedźwiedź. I wiemy, że musimy to zobaczyć. To po latach, ja nigdy nie widziałam pana Gustawa na scenie, nie poznałam go nawet. I wiem, że myślę, że te filmy, te przedstawienia i te zdjęcia, które zostały, jeszcze mi to jakoś umożliwiają. Bo to trwa w tych przekazach. Już wydaje się martwych zupełnie, ale nieprawda. Chcemy
zobaczyć. Jest taka fantastyczna etiuda. Zresztą moja najbardziej właściwie, uważam, że to jest majstersztyk, mianowicie, gdzie gra z Elżbietą Czyżewską. Nazywa się Erotyk. Zrobił to Skolimowski. To jest niewielka etiuda, jeszcze w szkole robiona, jak Skolimowski robił po kawałku, prawda, te swoje filmy. I pan Gustaw tam ma niewielką na końcu rolę, bo na początku jest, prawda, Czyżewska, która tam już nie będę opowiadać, bo tu kiedy się pojawia pan Gustaw, oczywiście w pewnej charakteryzacji, prawda, i mówi po prostu cztery zdania. I to jest w ogóle cała tajemnica i ten ładunek w ogóle jakiegoś niezwykłego aktorstwa. Pojawia się człowiek, który myślimy, że istnieje naprawdę. Że ta postać taka niewielka tej Czyżewskiej, która tam przesuwa w lustrze, bo czyści lustro i przesuwa co. To wszystko trwa bardzo króciutko. I prawda, to ta moc po prostu tej tajemnicy u pana Gustawa jest tak dominująca w tym, tego oczywiście, to też jest zasługa młodego wtedy reżysera Skolimowskiego, który zrobił z tego taką etiudę. Ale mówię o tym, że pan Gustaw moim zdaniem też miał coś w zwyczajnej swojej codziennej urodzie, którą wykorzystywał, że po prostu w zależności od tego może jak się uśmiechnął, albo, bo pani Magda najlepiej będzie wiedziała, albo jak przekręcił głowę, prawda, to naprawdę coś to znaczyło, mówię w rolach, prawda, ale to też wypływało z jakiejś jego, to nie tylko jest moim zdaniem, bo ja nie jestem recenzentką, ale to nie tylko polega na fantastycznym aktorstwie, ale jakąś tajemnicę trzeba mieć w sobie. I tę tajemnicę, jak się połączy z tym fantastycznym warsztatem, to się uzyskuje taką, prawda, siłę roli. No, tak ja rozumiem. Taką powiedziałaś regułkę, że jak się zrobi to i to i połączy, to będzie to i to. I oczywiście to w matematyce tak może być, a w tym nie ma, bo na przykład mówimy o tej jakiejś tajemnicy, o tej magii, bo przecież jego nazywano magiem, że wchodził i zaczarowywał. Ale w życiu, znów, ja jestem aktorką i ja zapominam o mikrofonie. Tak się dobrze czuję. Prywatnie, przepraszam. W życiu był tak nieprawdopodobnie jawny, tak szczery, tak otwarty, tak skromny i normalny, że w ogóle nic z tego nie było. To był człowiek, który lubił codzienność, kochał życie, uciechy życia, martwił się tym, czym rzeczywiście warto było się martwić. Natomiast nad drobiazgami nieważnymi w ogóle ich nie zauważał. Przechodził do porządku dziennego, śmiał się z tego, miał ogromne poczucie humoru na swój własny temat. I na przykład dla mnie on jako człowiek, ten, z którym spędzałam życie, nie był żadną tajemnicą. Mimo że on wcale mi się z wielu rzeczy nie zwierzał i mogłabym to uznać za jakąś tajemniczą sprawę. Nie, on był tak prostolinijny. Ja wręcz czasami uważałam, że jest tak naiwny jak dziecko. Czasem sobie myślałam, nie, to niemożliwe. Guciu, ty mówisz naprawdę to? To ty tak myślisz? Bo mi się wydawało, że to jest no wręcz małe dziecko wie, a on tak szczerze pytał się o coś tak oczywistego dla mnie. Ale no nie wiem, może taki był dla mnie. Może przy mnie taki był. To też jest możliwe, że w końcu ja też jestem przy różnych ludziach różna i on może czuł się tak bezpiecznie podkreślam, w domu ze mną i w życiu ze mną, że pozwalał sobie na to, że był właśnie taki bardzo skromny, czasem wręcz bezbronny. Bezbronny wobec zła świata, wobec głupoty ludzkiej, której nie znosił, wobec potwornego chamstwa, takiego napastliwości.
No był naprawdę niebywale inteligentnym człowiekiem i niebywale przy tym takim ludzkim. A potem wchodził na scenę i był gigantem. Gigantem sceny, gigantem ekranu. Ale to połączenie tego, tej magii z tą taką codziennością człowieka, który na przykład mówi, że daj, ja obiorę kartofle, bo ja bardzo lubię obierać kartofle. To każdy myśli, że to Gustaw do kartofli, do obierania, to w ogóle, że się w głowie nie mieściło. I nawet ja tutaj tak nieskromnie powiem, że w tej mojej książce Gustaw i ja też chciałam zdjąć go z jakiegoś piedestału, na który włożyli, wstawili go ludzie, na którym on w ogóle wcale nie chciał być. I w ogóle taki nie był. Syn nasz, Jasiek, też jak wspomina tatę, to wspomina jako takiego kochanego, dobrego, po prostu przytulankę taką kochaną, a nie jakiegoś giganta na cokole. Że poważny, mówiono, pan Gustaw, to musi być taki poważny. Ja w ogóle taki, ja go poważnego widziałam wtedy, kiedy naprawdę trzeba było być poważnym i ostrym i bardzo często zdenerwowanym, rozwścieczonym, ale ja rozumiałam, że są ku temu powody i tak trzeba się zachować, ale on nie miał w sobie nic z pozy, nic z powagi jakiejś, która onieśmielała. Był taki, no taki do wzięcia. Taki do wzięcia chłopak, naprawdę. Pani Hanno, chciała Pani coś dodać? Tak, ja chciałam powiedzieć, że właśnie książka Zosi wspaniale balansuje ten moment, bo oczywiście biografia ma swoje różne zadania. Nie jest taką opowieścią tylko o życiu zwykłego, niezwykłego człowieka. No też musi uwzględnić pewien charakter postaci. I gdybyśmy chcieli uwzględniać ten charakter postaci, jaka jest w pewnym sensie narzucona panu Gustawowi, to myślę, że to byłaby bardzo nieciekawa książka. Ale ponieważ Zosia uwzględniła ten jego ogromny autorytet, ten jego wiedzę, to jego przyjaźń dla ludzi, ta jego dobroć dla ludzi, bo to, ile on w życiu pomógł ludziom, załatwiał różnych rzeczy, ile dostał też złego od ludzi, a nie zważał potem na to. To są takie postawy właściwie, z których no, ja czerpię dzisiaj. Myślę sobie, o Boże, a pan Gustaw to tak by nie zrobił, albo powiedziałby w tym momencie coś takiego, ja też tak zrobię i to się sprawdza. Tak, i tam o tym wiele razy się wspomina. Więc ta książka pod tym względem, bo jeśli ktoś oczekuje, że to będzie taka monumentalna biografia artystyczna czy aktorska, to nie jest taka książka, bo my nie chciałyśmy takiej książki. Najbardziej dla nas ważną sytuacją i taką częścią, no, sercem tej książki jest to, żeby pokazać pana Gustawa jako takiego prawdziwego człowieka i prywatnego, i dla ludzi, i jako dyrektora teatru, i jako kolega aktora, i jako ojca, i jako męża, i jako człowieka chorego, który też musiał sobie radzić z chorobą. To jest taka książka, oprócz tego, że oczywiście ma wszystkie elementy biografii artystycznej, dla mnie przynajmniej książka też takie wsparcie, że ja z tej książki bardzo wiele się nauczyłam, dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy i dzisiaj z tego korzystam. I myślę, że to jest największe dobrocieństwo tej książki, że ona nie jest martwa. Mimo, że mówi o człowieku, którego nie ma, którego coraz mniej osób zna już, pamięta, bo czas robi swoje, to jednak jest to żywa, przepiękna historia, która naprawdę osobom, które nawet nie zetknęły się z twórczością jakoś szczególnie pana Gustawa, sprawi, że zechcą, że spojrzą do archiwów teatralnych, zobaczą w internecie starsze filmy. Ona naprawdę świetnie do tego zachęca i taka była chęć, żeby ona była i to się udało moim zdaniem. Może to nieskromnie mówię jako wydawca, ale oddaję tutaj hołd udało autorce. Się, ja potwierdzam jako czytelniczka. Rzeczywiście ja jako czytelniczka. Tak. Jest pięknie, te przyjaźnie są pana Gustawa, to, że on miał tyle przyjaciół, bo to nie jest
taka oczywista rzecz, mieć przyjaźnie tak, tak mocno ugruntowane. I żeby po tylu latach ludzie mówili dalej tak, tak dobrze, prawda? Bo tak. To się zaciera. Pamięć właściwie, nie wiem czemu, ale raczej pozostawia takie trudne sytuacje. Raczej o tych dobrych szybko zapominamy. A tutaj Zosia wielokrotnie mówiła o tym, że no wiesz, po prostu wszyscy mówią tylko dobrze. Nie ma ciemnej strony. Jak ja napiszę tę książkę? Przecież to był żywy człowiek. Musiało być też w nim, musi być jakaś przeciwwaga dla tego. Trudno było prawdopodobnie też z tego powodu znaleźć formę odpowiednią, bo naprawdę był to człowiek, którego wszyscy bardzo szanowali i bardzo lubili i chcieli z nim być. W książce jest mnóstwo historii. Dla mnie najwspanialsza i taka najbardziej wzruszająca jest opowieść o przyjaźni z góralami, z panią Zofią Budzyńską, do której kuchni pan Gustaw po prostu marzył cały rok, żeby wejść i żeby sobie tam z nią pobyć, porozmawiać o zwykłych sprawach, być przy tym, jak pani Zofia gotuje obiad i opowiada różne ciekawe historie. No, to jest coś niesamowitego, że nie potrzebujemy gdzieś być w nie wiadomo jakim miejscu. Wystarczy, że jesteśmy ciekawi ludzi i że ci ludzie nam odpowiadają na tę ciekawość. No bo też tak tutaj przy prawda, życzliwości pani Magdy, to jakby poszłam takim tropem ludzi, którzy nie tak często występowali, ani wypowiadali się na temat pana Gustawa i tej koleżeńskości czy przyjaźni, bo tak wiele powstało przecież różnych publikacji i materiałów prasowych, tego wszyscy po prostu już właściwie byli no, rozpytywani. Już to się stało. Mnie zależało właśnie na kimś, kto jakby do tej pory nie zaistniał w takim powszechnym odbiorze. A wiedziałam, że to są szacowni, bardzo, prawda, wnoszący bardzo dużo w życie i w ogóle pana Gustawa ludzie, bo mają za sobą wielkie zasługi, ale nie jakieś, prawda, po prostu ludzkie, no, i zawodowe. Więc dzięki właśnie pani Magdzie jakby poznałam te ścieżki, bo pani Magda mi mówiła, no i z tym, to warto może z tym, ale miałam jakiś wybór, prawda, nie musiałam wszystkich uwzględniać, ale jednak kierowałam się jakby intuicja moja, bo do tej pory w tych moich książkach się masa ludzi różnych wypowiada na temat moich bohaterów, więc jestem trochę już wyspecjalizowana w tym i jakby niesie mnie jakaś intuicja, że trafiam do tych potem, którzy się okazują, bo czasami jest ważne jedno zdanie. Nie musi być wielkiej, długiej wypowiedzi, ale bardzo celne i bardzo charakteryzujące daną postać. Więc w ten sposób, prawda, poszerzyło się to grono i o lekarzy, i o, prawda, innych aktorów, i o recenzentów, i o pisarzy. Więc to wszystko się splotło w taki dobry warkocz takich trochę innych spojrzeń na pana Gustawa. I to naprawdę bardzo mi na tym zależało. Tym bardziej, że no, to była podstawa. Pani Magda musiała mi zawierzyć. To, że zostawiła mnie z tymi wszystkimi papierami, które, prawda, niosą różne zapiski osobiste i tego, to jest taka ważna rzecz, bo inaczej to autor nie może, prawda, pracować. No, jak ktoś mu bez przerwy przez ramię zagląda i myśli, że nie wiem, co zrobi z tymi materiałami. Więc to zrozumienie i ta ufność po prostu bardzo mi pomogła. No. I to, że jakby te trzy kobiety, naprawdę to jest ważne. To nie są jakieś takie teraz, że to tak feministycznie zabrzmi, ale wcale mi nie był potrzebny żaden mężczyzna do tych trzech kobiet, bo tak to wszystko szło jakby dobrą drogą i wszystko się sprawdzało. Dla mnie jest niesłychanie ważne to, że obie panie, Ania i Zosia, no naprawdę. O, kolczyk. Przepraszam.
Dla mnie bardzo ważne jest też to, co się dzieje teraz. To dotyczy i Hani, i Zosi. Że obie te panie nie znały Gustawa. Nie miały możliwości zobaczenia go na scenie. No może w filmach, ale w ogóle nie znały człowieka. Jest on ciągle wielkim autorytetem dla wielu osób z naszego środowiska i w ogóle w czasach, kiedy autorytety są demolowane wręcz, on nim pozostaje. Jako człowiek, jako społecznik, jako artysta, jako po prostu naprawdę filar naszej kultury. I to jest cudowne, że one go uwielbiają, bo Hania wręcz uwielbia i mówi, że gdyby żył, to na pewno by był, ona by po prostu przy nim była, bo by chciała z taką osobą obcować. I Zosia, że one go tak uwielbiają, a nie miały możliwości poznania go. To o czym świadczy? To świadczy o tym, że on przekazał następnym pokoleniom, no i mnie również, niesienie tego dla niego szacunku, tego dla niego wręcz czasami uwielbienia wśród wielu osób. Te dwie panie, które go nie miały możliwości poznać. Ale jakim jest naprawdę wartością, jak są takie instytucje, jak prawda, Instytut Teatralny, czy Ninateka, tak. Czy tego, bo ja, która oczywiście nigdy nie widziałam pana Gustawa na scenie, prawda, mogę po prostu godzinami oglądać w różne role. To jest takie jakby bogactwo i wartość nie do przecenienia, że i nagle człowiek widzi, bo to jest też co innego, że jak się pójdzie raz na przedstawienie, prawda, to się nie wszystko widzi, ale ta rejestracja po latach też daje inny ogląd. Jest inny po prostu poza tym. Jednak ja doświadczyłam przynajmniej, bo bardzo dużo musiałam zobaczyć, że jednak taki kontakt i obcowanie z panem Gustawem, czy z innym aktorem, no akurat w tym wypadku z panem Gustawem, takie osobiste, wyłącznie ja i on, prawda, jeśli chodzi o ekran, czy o płyty, z płyty, to jest dużo więcej albo i też mniej, trzeba powiedzieć, można zobaczyć niż na jednym przedstawieniu. Inaczej. Inaczej, tak. Inaczej. Absolutnie inaczej. Więc to jest po prostu, te instytucje są no, takim bogactwem i źródłem, że możemy ciągle z nich korzystać. Jaką straszliwą rzeczą jest to, że kiedyś, za jego młodości, za jego sukcesów w czasie wieku średnim i starszym, tych wielkich sukcesów teatralnych, że nie ma właściwie poza zdjęciami, jakimś tam fragmencikiem, nie ma tych nagrań, które teraz są robione no, nawet przy byle czym, przy byle okazji. Nie mówię o Instytucie Teatralnym i o Teatrze, tylko w ogóle rejestruje się wszystko, nawet tymi domowymi sposobami, telefonami, właściwie wszystko jest. A to pozostaje tylko w ludzkiej pamięci, w recenzjach, które przecież nie zawsze oddawały prawdziwość tego, co się działo na scenie, były stronnicze, różnie to bywało, ale widocznie w tej pamięci, o którą ja staram się dbać i w którą bardzo wierzę, jest jednak jakaś wielka siła sprawcza. Dlatego, że jednak ludzie wiedzą i pamiętają, mimo że nie mogą tego dotknąć i zobaczyć na ekranie. Ale ja myślę, przepraszam, że to może też trochę działa na, wiesz, na dobre. Mianowicie, tak. Że mamy możliwość, wiesz, własnej wyobraźni, wiesz, interpretacji, wizji, wiesz, albo też niedopowiedzenia i to, tak. Co nie musimy do końca znać, to niech zostanie tak. Po prostu nie musimy wszystkiego znać. Tak. Więc to jest ta siła też przekazu, że już nie bądźmy tacy zachłanni na ten na wszystko po prostu, ale ceńmy to, co jest najważniejsze i rzeczywiście w naszych jakby no takich odczuciach bardzo ważne, że czasami fragment czegoś do zobaczenia daje więcej niż całość. To może spuentując już tę naszą rozmowę, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście to bardzo dobrze, że ta książka się ukazała teraz,
w tych czasach trudnych, gdzie jesteśmy podzieleni, skłóceni, gdzie w zasadzie nie ma rozmowy, wszystko idzie na noże. Pan Gustaw reprezentował zupełnie inny model bycia z człowiekiem, dyskutowania z człowiekiem. On zawsze był pełen szacunku do każdego człowieka i jednocześnie też ten model aktorstwa, który prezentował, takiego zaangażowanego też i świadomego pewnej społecznej roli, no jest czymś ważnym i wartym przypomnienia w dzisiejszych czasach i myślę, że pan Gustaw może być takim autorytetem, ciągle jest, ciągle się o nim pamięta, młodzi ludzie o nim również pamiętają, przynajmniej ci zainteresowani teatrem. Także dziękuję bardzo paniom. Chciałam tylko dodać, przepraszam, a propos aktualnej sytuacji, że jest zdjęcie, było w sieci i to jest fantastyczne, że ta ławeczka z panem Gustawem, to jest w Międzyzdrojach, pan Gustaw ma nałożoną maskę. Tak. I to jest po prostu tak, znak czasu i wszystkiego, co może nas teraz dotyczyć. Tak. A ja dziękuję obu paniom, które podjęły się stworzyć tę książkę i wydawcy Hannie i Zofii, autorce, bo ja się w tej książce zaczytuję i mam takie poczucie, jakby mój mąż ciągle żył i był. Był w moim życiu, tak jak zresztą jest, ale ta książka, ja ciągle w niej znajduję coś, co mnie urzeka. Także dziękuję bardzo. I pani dziękuję za, dziękuję, to był dla mnie za to zaszczyt. Spotkanie takie czarujące i tak, jeszcze, tak miłe. Jeszcze dodam jako wydawca, że no, archiwa Instytutu Teatralnego ocaliły nam wiele. Tak, chciałabym zaprosić też wszystkich Państwa do odwiedzania naszych. Tak, koniecznie, bo to jest niezwykłe archiwum. Niezwykłe. Jest bardzo dużo ciekawych materiałów. One są dostępne, dobrze prezentowane. Można je dostać, kiedy się poprosi. Instytut Teatralny zresztą zawsze pomaga przy tych publikacjach i niewątpliwie dopiero jak się szykuje taką książkę, to widać, ile taka instytucja, jak ważne jest, żeby gromadziła to wszystko przez cały czas, bo znikąd dzisiaj byśmy się w tym momencie już nie mogli o tym dowiedzieć, ponieważ wiele instytucji zamknęło się, przepadły zbiory. Słabo bardzo jest ze zdjęciami filmowymi, z taką reprodukcją filmową, plakatową. No tutaj ciągle trzeba wiele bardzo prosić różnych osób. Również w przypadku tej książki wiele osób nam pomogło, prywatnych, przekazując nam swoje materiały, ale Instytut niewątpliwie ma doskonałe materiały, gromadzi je cały czas i co najważniejsze, proszę Państwa, to udostępnia. To nie jest tak, że tego nie można w ogóle mieć, publikować. To są rzeczy ogólnie dostępne, kiedy się tylko o to poprosi, więc dla wydawcy, dla autorów to jest fantastyczne miejsce, z którego czerpać należy nie tylko zawodowo. Warto wejść, obejrzeć różne ciekawostki i mieć z tego dużą przyjemność. Dobrze, że Instytut coś gromadzi, ponieważ Gustaw na swój temat nic nie gromadził. Tak. To, co ocalało, to dlatego, że ja zaczęłam skrupulatnie nad tym panować. On wszystko wyrzucał, w ogóle go to nie interesowało. Także dobrze, że są ludzie, których jego osoba interesowała i instytucje, które potrafią o to zadbać. Dziękuję. Nawet te zdjęcia z dzieciństwa też są z archiwum Krzysztofa Słysza, który nam udostępnił też to, bo u pana Gustawa niczego nie było. No wiszą na ścianie. Tak, kilka, a resztę po prostu nie wiedział. On był tu i teraz. Także dziękuję raz jeszcze wszystkim Państwu. Czytajcie tę książkę, bo ona pozwala zaprzyjaźnić się z wielkim człowiekiem, wybitnym aktorem Gustawem Hołoubkiem. Dziękuję bardzo. Dobranoc.